w grupie, sprzedawałam najlepiej usługi sieci telefonicznej. Owszem, do jakiegoś czasu tam się nie układało nic w tym życiu i narzekałam, nie powiem, ale wiem, że tam kiedyś los mi wszystko wyrówna i będzie dobrze. Więc takie mini sukcesiki jakieś są, a co osiągnę jeszcze kiedyś? Kto wie. I nawet wredni ludzie nie będą w stanie mi przeszkodzić. To zależy od tego, jakie jest nastawienie i też jak człowiek tam w tym wszystkim się odnajduje. A w tym momencie tego nie widzę po prostu. Się ma sam słychać. Wiecie, no, zwykła codzienność, tak naprawdę, co ja tu mogę powiedzieć. Że tak powiem. Kompleksy, kolejna sprawa. Wiele osób chciało zawsze dogadywać mi i też innym ludziom. Każdy z nas jest, jaki jest. Jeżeli ktoś chce się zmieniać, proszę bardzo. Nikt mu tego nie broni. Ale żeby nigdy ta osoba nie robiła tego pod wpływem innych ludzi. Bo nie warto. Jeden jest gruby, drugi jest szczupły, inny ma krzywe nogi, inny ma, nie wiem, duży nos, ktoś inny ma, nie wiem, brzydkie włosy, inny ma loki, a chciałby mieć proste, ktoś inny ma kompleksy z powodu, nie wiem, gorszego statusu społecznego, na przykład ma gorszą pracę, ktoś ma lepszą, widzi szczęście innych. Zależy to po prostu, jak to jest, i każdy ma tam inne kompleksy spowodowane wyglądem przede wszystkim, bo dotyczą one najczęściej właśnie wyglądu, ale każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. Pamiętajcie o tym. Wiesz co, moja droga Katarzynko, plany można mieć, ale co los przyniesie, czy się uda cokolwiek z tych planów, to nie wiem, bo los często weryfikuje nasze właśnie plany i zamierzenia. Nie zawsze się wszystko udaje. And they say she's unlucky, she's a star, but she cries in her lonely heart thinking. Piosenka Britney Spears, która opowiadała o takiej, wiecie, szczęśliwej dziewczynie, która była gwiazdą Hollywood, a tak naprawdę, gdy światła reflektorów i kamery nie były skierowane na nią, ona była smutna, załamana i nie cieszyło ją zupełnie nic. Tak jak mówiłam, ostatni raz powtarzam, wycieczka za kilka miesięcy. Moi kochani. Wasze pieniądze, pieniądze ludzi, którzy mi płacili, pójdą tylko i wyłącznie na wczasy, na związane z tą wycieczką wydatki, żeby było jasne. A jeżeli hejterzy wam coś innego mówią, to wierzcie komu chcecie. Mam nadzieję, że te plany wszystkie się spełnią. Mamy wszystko ustalone, mniej więcej. To jest live audio, gadam sobie po prostu. Nie pokazuję się dzisiaj. Chciałabym wam również, moi drodzy, podziękować za wszystko, za całą tą drogę tutaj. Wiadomo, że są tutaj też ludzie, którzy mnie nie znoszą, ale bardzo się cieszę, że są też prawdziwi fani, którzy bez względu na to, co się stało, zawsze wspierali dobrym słowem. I to naprawdę wiele dla mnie znaczy. No, może wykupiłam First Minute, kto wie. Ale wolę szczegółów nie mówić, bo nie wiem, co tam walnie do głowy, co niektórym. Myślę, że mogłabym stworzyć naprawdę piosenki, wiersze na temat tych przeżyć wszystkich, które, wiecie, w internecie się wydarzyły i ogólnie w moim życiu przez takie ostatnie 2 lata, więc byłoby tego naprawdę dużo. Jestem singielką teraz już, niestety. Albo stety. Moi kochani, również chciałabym dzisiaj z wami poruszyć temat ten, co zawsze praktycznie, bo lubię was inspirować do tego, żebyście spełniali swoje marzenia. I ja już nie przejmuję teraz tą miłością, bo absolutnie, dawniej to się przejmowałam, a teraz nie warto, uwierzcie mi, nie warto. Coś jest, później nie ma. Ktoś cię kocha, później przestaje. No, niestety. Ale wiem, że jeszcze na pewno kogoś poznam wyjątkowego, kogoś, kto zapali światełko tam, gdzie inni zostawili ciemność. Wierzę w to. Czasami jest też tak, że człowiek kogoś usuwa ze swojego serca, a nadal go kocha.
i jest taka jedna osoba z przeszłości. Powiem wam, chciałabym wam powiedzieć też, że wiele osób pisze: Klaudia, zostań, jesteś super. Twórz tutaj na tym Instagramie, no ale jakoś nie mam koncepcji w ogóle ostatnio, żadnych, wiecie, inspiracji, pomysłów. Nie myślę w ogóle o tym. I zobaczymy, co też będzie w przyszłości. Być może to się zmieni. Wiecie co? Ja bym chętnie live robiła, ale hejterzy nagrywają, to ja się czuję pod presją, dlatego nie chcę. Gdy przestaje nagrywać mnie, to bym się czuła luźno, a taka obsesja jest po prostu. Wszystko ląduje w internecie. Popełnię jakąś gafę i co wtedy będzie? Wiele razy też pytacie mnie na DM, pytaliście mnie, czy ja czuję żal do ludzi, którzy kiedyś tam, wiecie, wiadomo, o kogo chodzi, nawet o parę takich osób, czy że mnie skrzywdzili, że mnie tam, wiecie, oszukali. To nie, powiem wam szczerze, już nie mam żadnego żalu, to na pewno, bo to już było, to już minęło, ja jestem silniejsza dzięki temu i tak jak wam już ostatnio mówiłam, że niektóre osoby pojawiają się w naszym życiu po coś, bo chcą nas uszczęśliwić na chwilę, albo po prostu dać nam nauczkę, jakąś tam lekcję życia i odchodzą z naszego życia. Po prostu mieli być w nim na chwilę. No i wiecie, różnie to się układa przede wszystkim. Ale tak jak mówię, ja czuję to, że jeszcze będzie super w moim życiu, jak i waszym. Nie wiem, czy teraz, czy za jakiś czas, ale wiem, że tak będzie. Chciałabym wam serdecznie podziękować za uwagę. Będzie jeszcze druga część tego live'a za chwilę. Buziaczki. No właśnie, byłam w szambie, no ale kiedyś z niego wyjdę i napiję się jeszcze szampana. Haters, remember my fucking words. That's the promise. Dzięki za uwagę.